Cześć, przygotujemy dzisiaj chili sin carne. Mnie głowa, mam nadzieję, że nie będę z tego powodu markotny na filmiku. A wracając do tematu, to dla mnie szczególne danie, ponieważ jest to wariacja szczególnego dania. To było, jest ulubione danie mojej mamy. Pamiętam z dzieciństwa, że to było ulubione danie, uwielbiam jak mama je robiła. A potem, gdy zamieszkałem sam, to było pierwsze danie, które robiłem sam w domu. Jest to z tego względu fajne danie, ponieważ można go przygotować więcej. Zapas taki duży garna cały tydzień, jeżeli nie macie czasu gotować. Mieszkacie na przykład sami albo macie dużą rodzinę, można zrobić tego więcej. I jest z głowy na zapas. Jeżeli chodzi o składniki, bazą jest, tutaj mamy dwie puszki fasoli, małą puszkę kukurydzy, do tego dodamy trzy papryki, dwie czerwone cebule, troszeczkę czosnku. Jeżeli chodzi o przyprawy, dam oczywiście chili, żeby było delikatnie ostre, trochę wędzonej papryki. Te składniki tutaj podsmażymy na oliwie z oliwek. Do tego dodamy puszkę pomidorów, żeby było troszkę bardziej płynne, dodamy troszeczkę pasaty, a na koniec to wymieszamy z ryżem jaśminowym. Zaczynamy od przygotowania warzyw. Ryż nam się gotuje, ale tym nie będę Was zanudzać. Podlinkuję tutaj u góry filmik. Parę dni temu pokazywałem, jak ugotować ryż na sypko, bez torebki. Chili sin carne można gotować najpierw na patelni, potem w garnku, ale ze względu na to, że nie lubię sprzątać w kuchni, robię straszny bałagan, zresztą co pewnie widzicie, będziemy robić to w dużym garnku. Wszystko będzie w jednym, on się już grzeje. Dam teraz troszeczkę oliwy. Na oliwie podsmażymy cebulkę, dodamy potem paprykę, czosnek. To delikatnie sobie tak podsmażymy, a potem będziemy dodawać kolejne składniki. Cebulka. Na chwileczkę sobie go zamkniemy, żeby przydusić troszeczkę paprykę, ona nam zmięknie. Ok, parę minut później. Papryka nam się już delikatnie miękła, tak, już jest fajna, taka przyduszona. Dodajemy kolejne składniki. Tu mamy dwie puszki czerwonej fasoli. Można też robić suchej. Ja używam puszkowanej z wygody. Do tego dajemy jeszcze kukurydzę. Pomidory krojone. Troszeczkę chili. I troszkę wędzonej papryki. Teraz to zostawimy na małym ogniu. Podejrzewam, że 20 minut spokojnie. To musi się powoli pogotować. Dobra, zobaczymy, co nam wyszło. Kurczę, nie wiem, od czego to zależy, chyba od papryki. Czasem trzeba troszeczkę dosłodzić. Dosypię dosłownie troszeczkę jeszcze ksylitolu. Chwilę wcześniej próbowałem, wydawało mi się, że nie jest ostre. A
chyba jest ostry, więc damy tylko troszeczkę jeszcze chili na sam koniec, żeby było meksykańsko. Do tego troszeczkę soli i pieprzu. Ja nigdy nie mieszam chili z ryżem. Zawsze sobie robię przed podaniem. Nie lubię takiego namoczonego ryżu, także zawsze mam duży garnek z chili, do tego osobny z ryżem. Jutro sobie to, znaczy będę, wsadzę to do lodówki, jak wystygnie, i za każdym razem przez kolejny dni, jak sobie będę robić porcję, będę mieszał sobie na bieżąco i odgrzewał w osobnym pojemniku już wymieszane. Ok, zostawimy to na noc. Akurat nam się tak fajnie przegryzie. Powinno być w porządku. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Najważniejsze, spróbujcie to danie. Naprawdę jest fajne dla wygodnych. Jeżeli nie ma dla was problemu jeść przez parę dni to samo, super się sprawdza. Zresztą podejrzewam, że też do pracy, do pudełka fajna sprawa. Można też spróbować na zimno. Da się zjeść. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.